To co, może jednak porozmawiamy, czy co? Magda Umer, Janusz Gajos, pa role. Żegnajcie. Dzisiejsza piosenka Dnia Jedynki i zapowiedź najnowszego albumu Magdy Umer. Słuchaliśmy w studiu razem z Anną Stańko i z Tomaszem Stańko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja. Jak się Państwu podoba ta piosenka w tej wersji? Bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobała, tak. Magda. Ja się uśmiechałam cały czas. Coś w tym jest. Jest pomysł na przerobienie tego wielkiego przeboju. A spotykamy się w związku z tym, że już niedługo kolejna, już 13. jesień jazzowa w Bielsku-Białej. Mało panu, panie Tomaszu, emocji przy graniu z najciekawszymi, z najbardziej szalonymi muzykami na całym świecie i jeszcze jest pan dyrektorem artystycznym tego festiwalu. To jest kolejna przyjemność? To jest przyjemność, którą dostałem od władz miasta Bielska, które jest jakieś fascynujące. Dyrektor Władysław Szczotka, który jest dyrektorem kulturalnym Miejskiego Ośrodka Bielskiego i pan prezydent Jacek Krywul, bo właściwie oni są ojcami tego festiwalu i oni nas zaprosili za nią, żeby do prowadzenia tego. Ja układam program, Ania układa jak gdyby logistykę całości przedsięwzięcia i właściwie to głównie ona ostatnio zaczyna układać również program. I no ale właściwie ojcami tego festiwalu jest Bielsko. Jest fascynujące miasto, które ma dziesiątki wspaniałych koncertów, takich jak Kronos Quartet, Wynton Marsalis, Paco de Lucia, dwa festiwale jazzowe, Festiwal Muzyki Sakralnej, festiwale kompozytorskie, Penderecki, Górecki, Kilar. Także to jest miasto fascynujące od lat. I właśnie to jest zasługa właśnie władz tego miasta, ten festiwal. My z Anią jesteśmy skromnymi wykonawcami. Skromnymi. I cieszymy się, że mamy takich gości. Maria Schneider 6 listopada będzie grała. 8 listopada rozpoczyna. 8, tak, oczywiście. Tak, tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Bo festiwal trwa właśnie od niedzieli do niedzieli, czyli początek jest 8 listopada i fantastyczny projekt w oryginalnym składzie. Maria Schneider przyjeżdża ze swoją najnowszą płytą i z amerykańskimi muzykami. To chyba pierwszy raz, kiedy w Polsce rzeczywiście ten skład taki oryginalny będzie występował. Więc ale tam jest dużo ludzi na scenie. Tak, no, będzie ponad 20, tak? No to naprawdę duży skład, fantastyczne kompozycje, no i taka piękna i niezwykle utalentowana kobieta jako dyrygentka. No, sama bardzo czekam na ten początek. Powiedziałam o 6 listopada, dlatego że w Monachium, nie, że wtedy gra w Istanbule, później gra w Monachium, 8 w Bielsku-Białej, 10 w Szwajcarii, potem w Londynie, w Nowym Jorku, w Barcelonie i tak jak pan Tomasz powiedział, w związku z tym Bielsko-Biała na jazzowej mapie świata, już nie Polski, stała się naprawdę bardzo ważnym punktem. A zaczęła się od dwóch jazzowych dni w 2003 roku. To były dwa jazzowe dni wtedy. Coś i oczywiście tak. Pan Tomasz Stańko wtedy zaczynał swoim koncertem z Niewinnymi Czarodziejami. Tak, 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 tak. Niedawno się widziałem z Envim i wspominaliśmy to. No a partnerem festiwalu jest wytwórnia ECM. Tak, i cóż to oznacza, pani Anno? Oznacza, to dużo znaczy. Oznacza to to, że mamy najciekawszy program z możliwych, ponieważ ECM to jest najlepsza wytwórnia jazzowa na świecie i ich styl, ich gust muzyczny i to, jakie wyrafinowane, interesujące projekty mają w swoim katalogu, gwarantuje to, że dzięki temu program, który jest głównie oparty na właśnie tej kanwie, jest bardzo interesujący i zaskakuje i co roku mamy z czego czerpać, by bielska publiczność miała okazję posłuchać najlepszej muzyki. No i nie tylko bielska, bo ja rozumiem, że z całej Polski nie tylko się zjeżdżają już tak, w tej chwili. Tak, to prawda. Przyjeżdżają fani z całej Polski na pewne niektóre koncerty. Myślę, że na Marię przyjadą ludzie, bo rzadko można ją usłyszeć w oryginalnym składzie. Na Sys Taylora przyjeżdżali z całej Polski. Nie tylko, bo z Czech też dużo ludzi przyjeżdżało, ile pamięć nie myli. A w sobotę, 14 listopada, wystąpi dyrektor artystyczny festiwalu, pan Tomasz Stańko, z premierowym materiałem, bo tak pan stara się za każdym razem zrobić, tak? Że tam... Różnie robię. W Kamienie Niewątpliwie to jest specjalny projekt, gdzie zaprosiłem takiego ojca perkusji nowoczesnej, Andrew Cyril, młodego, wspaniałego basistę Eric Reeves i brukliński saksofonista Brian Siddle. Projektem, który ja nazywam Balladyna. To jest projekt na skład z kwartet z trąbką, tenoru z trąbką. Tenor, saksofon, trąbka i sekcja rytmiczna. I grywam takie rzeczy. Kiedyś nagrałem płytę właśnie Balladynę, a tutaj ten skład jest jak gdyby taką formą mojej ekspresji, taką stabilną.
Jesień, jazzowa jesień będzie trwała dla wszystkich, którzy być może jeszcze nie wiedzą, a po to właśnie dzisiaj się spotykamy, tak, żeby zaprosić nowych, nie tylko tych wiernych fanów. Będzie trwała przez cały tydzień od 8 listopada, od niedzieli do niedzieli. Od niedzieli do niedzieli. Mhm. Zaznaczymy piękny, piękny krąg. Tego samego dnia, co gra tata, druga część wieczoru to też wielki koncert, recital solo na fortepian i gitarę Egberto Gismonti. Właśnie, genialne. Na niego bardzo czekam, bo on w ogóle rzadko ostatnio koncertuje, prawda? Bardzo rzadko, no myślę, że taty chyba dobra energia spowodowała, że udało się w tym roku go zaprosić, bo to też było tak, że mieliśmy parę podejść, ale się jakoś tam nie składały daty, ciężko go z Brazylii tutaj do nas ściągnąć, bo przyjeżdża specjalnie na ten właśnie koncert i, no i to jest niezwykły sukces i bardzo się cieszę, bo to jest magiczna postać, niezwykły muzyk z piękną wyobraźnią. Proszę powiedzieć jeszcze coś więcej o nim, dlatego że on jest oryginalny i charakterystyczny w tym, jak w ogóle podchodzi do instrumentów, do fortepianu, no ja i gitary. Słyszałem, właśnie ten pomysł mi wpadł do głowy, znaczy zasugerowałem Ani, żeby złapała z nim kontakt znowu, bo słyszałem go w Symphony Space w Nowym Jorku jakieś 1,5 roku temu. Później w Los Angeles, później w San Francisco na festiwalu żeśmy się mijali, ale to graliśmy udział na tym samym festiwalu, więc pomyślałem, że jeździ, może go zaryzykować. No to jest niewątpliwie, to jest taki tak podobny artysta, troszeczkę jak Keith Jarrett, to znaczy bardzo trudno z nim nawiązać kontakt i jest niezwykłym wirtuozem. Ja go najbardziej kocham na gitarze, ale on siebie bardzo lubi na fortepianie i wspaniale gra. To jest piękna muzyka, taka bardzo latynoska, gdzieś, gdzie korzenie tkwią w tej sambie niewątpliwie i rytmiczność jest taka bardzo lekka, brazylijska, ale bardzo jednocześnie pewna, no wspaniały muzyk. I w opisie jego jest podawane, że jest etnomuzykologiem Amazonii. Tak. To brzmi ciekawie. Czyli rozumiem, że eksperymentalne brzmienia też się tam pojawiają. On jest bardziej badaczem. Mhm. Po prostu badaczem kultury. Tak. Swoją drogą, kiedy właśnie rozmawiałam z nim przed zaproszeniem go, to odpisał parę dni później, przeprosił, powiedział, że właśnie był na badaniach terenowych gdzieś wśród jednych z plemion i był gdzieś w ogóle odcięty zupełnie od świata, łączności, tak, ze światem, więc tak, on po prostu aktywnie jeździ, bada, eksploruje. A w wolnym czasie, kilka razy do roku zagra koncert w różnych krańcach świata. No właśnie, tym razem w Bielsku-Białej. A 15 listopada coś dla tych, którzy lubią tradycyjne brzmienia. Tak, też? Będziemy mieć, jak to jest już taka tradycja, że my co roku mamy festiwal jazzu tradycyjnego. Prezydent miasta, pan Jacek Krywult, jest wielkim fanem, więc też taki ukłon w jego stronę. I w tym roku będziemy mieć brytyjski zespół, więc jak zwykle na najwyższym poziomie posłuchamy jazzu, tych korzeni. Tak, Stars of British Jazz i to będą standardy jazzowe. Ja sobie wyobrażam, że takie dixielandowe brzmienie też i dużo takiego rasowego swingu, więc... Tak, myślę, będzie na pewno zabawy. Będzie jak będzie miejsce, zabawy. To może ktoś nawet sobie zatańczy. Tak, no do takiej muzyki, bo do reszty artystów pewnie nie. Nie zawsze. No nie zawsze, właśnie. A czy jest jakaś jedna z tych gwiazd, która państwa cieszy najbardziej? Na który koncert państwo najbardziej czekają, drodzy organizatorzy? No ja chcę posłuchać Egberto oczywiście, ale Bette Plas chciałbym posłuchać, bo oczywiście słyszałem o tym zespole. To jest zespół bardzo znany i koncertujący wszędzie. Znam bardzo dobrze pianistę Ethana Iversona, który bardzo wiele rzeczy robi różnorodnych. Jest zdecydowanym i awangardzistą i ma też skłonności do muzyki, która jest częścią popkultury, tak jak ten zespół. Także to z ciekawością chciałem sobie posłuchać. Ale na pewno czekam też na bruklińską awangardę Tim Bern, nowojorska z Brooklynu formacja. No i też bardzo mnie ciekawi ten koncert ludów północnej Europy. To znaczy Anglika Andy Sheparda i przede wszystkim trębacza, jak sam jestem trębaczem, Matiasa Eika z Norwegii. Wspaniały trębacz. I na pewno prezentuje bardzo taką przystępną i komunikatywną muzykę norweskich fiordów.
Ja też czekam na koncert Pablo Marqueza. Tu będą dwa solo występy. Właśnie ten inny to jest Pablo Marquez, który z kolei jest Argentyńczykiem. To jest, on wydaje dla ECM New Series. To jest taka bardziej klasyczna odnoga ECM-owskiej działalności. Ale będzie to na pewno bardzo romantyczny, piękny kawałek muzyki. Ależ to fajne święto ogromne jazzu się zbliża. Jak państwo słyszą, słuchacze radiowej jedynki, no to jest wysoka półka. I to jest odważne. To jest wysoka półka. Tak. Dzięki władze bielskie dbały, naprawdę półka jest wysoka, co jest bardzo istotne, bo wszyscy myślą, że sztuka wysoka jest trudna. Sztuka nigdy nie jest trudna. Ma taką właściwość, że intuicyjnie trafia do każdej, nawet również zdecydowanie niewyrobionej publiczności. Warunkiem jest tylko ta wysoka półka. To znaczy z wysokiej półki rzeczy trafiają do wszystkich zawsze. Natomiast dlatego też chwała i władzom, które rozumieją tą zasadę sztuki, bo nie zrażają do tych wzniosłych jakichś uniesień i przeżyć ludzi ze swojego miasta, które i tak jest zresztą wyrobione, bardzo wyrobione, bo tam jest koncertów różnego typu muzycznych masę. No i traktowanie poważnie, z szacunkiem. Traktowanie z szacunkiem swoich mieszkańców. Doceniają to ludzie zawsze. Zdecydowanie tak. Że to jest takie prawdziwe. Powtarzam jeszcze daty. Jakby ktoś z państwa chciał wybrać się tam, to jeszcze rozumiem, bilety są. Można kupować. Gdzie? Na miejscu też przed samym, myślą państwo, że przed samymi koncertami? Przed samymi na pewno pewnie nie. Nie, to naprawdę tam są tłumy zawsze, więc rzeczywiście chyba teraz jest, jeżeli ostatni dzwonek, tak, żeby kupić bilety, proszę zaglądać na stronę internetową jazzowajesień.pl albo stronę Bielskiego Centrum Kultury. Tam jest właśnie prowadzona sprzedaż przez internet. Ostatni jazzowy dzwonek. To musiałby być ładny podział rytmiczny. 13 jesień jazzowa zaczyna się 8 listopada, kończy się 15 listopada i to przed nami. A zapraszali państwa na ten festiwal organizatorzy Anna Stańko i Tomasz Stańko. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I do zobaczenia na festiwalu. Tak, zapraszamy serdecznie. Dziękuję.